Dzień dobry, kochani, witam Was w nowym tygodniu. Dzisiaj ciepły dzionek, mamy 10 stopni. Tu mamy nasze wzgórze świętego Antoniego. Z tej perspektywy chyba jeszcze Wam nie pokazywaliśmy. Można tu sobie wejść schodkami. A my idziemy na razie przed siebie. Chciałam Wam pokazać, bo jest w miarę pusto na ulicach, przyjemnie, a tu jeszcze Wam pokażę, tylko tu jest wejście do parku, jedno z kilku wejść, także tak to wygląda, a tu chciałam Wam pokazać, póki jest w miarę mało ludzi na ulicy, żeby wiecie, wszystkich dookoła nie nagrywać. Bardzo lubię tutaj to zejście, tą ulicę w stronę kościoła, lubię ten widok. Jakieś takie mam wtedy przyjemne, miłe skojarzenia. Już się wyłączyłam, bo tam już dalej szli ludzie i akurat nie chciałam, wiecie, ich pokazywać. W każdym razie wracam. Idę teraz w drugą stronę. Mamy ulicę Piłsudskiego. Właśnie po lewej stronie jest ten park wzgórze świętego Antoniego. Z daleka tak to wygląda. Dzisiaj przyjemnie się naprawdę spaceruje, bo jest ciepło. Założyłam kurtkę zimową, tą moją czarną, ale nawet w niej za ciepło jest, powiem Wam szczerze. Delikatnie wiaterek wieje, ale jest całkiem fajnie. Ja teraz, kochani, idę do Biedronki. Dzisiaj nowy towar, poniedziałek. Ponagrywać coś na mój kanał Kobieta w sklepie, także zapraszam. Jutro będzie materiał z Biedronki. Popatrzymy, co nowego, co ciekawego. Także tak. Tu jest cały czas ta ulica Piłsudskiego. Ona jest taka dosyć długa, bo ona prowadzi aż do, tylko że w drugą stronę, jakbyśmy szli. To ona wtedy prowadzi właśnie tam do kościoła, do placu Dekerta. Będzie trzeba się też tam przejść w najbliższym czasie, zobaczyć. Podejrzewam, że przed 6 grudnia coś tam może już będzie się działo, w sensie jakieś ozdoby, wiecie, zimowe. Także się przejdziemy i zobaczymy. No, a ja tutaj już dochodzę do skrzyżowania. Za chwilkę będzie też szkoła numer 5. Taki skwerek, który zresztą już Wam wcześniej pokazywaliśmy. Na chwilkę się wyłączę, bo przejdę przez ulicę. Ok, i tu mamy skwerek taki, gdzie można sobie przycupnąć, usiąść, odpocząć. I tam jest szkoła numer 5. A ja idę na razie tam. Cały czas prosto. Jeszcze Wam pokażę, zobaczcie, tu jest taka kebabiarnia. Mają fajne kebaby, jak ktoś będzie przyjezdnie w Lipnie, to polecam. Świeże zawsze jedzonko. Chyba dwa razy nam się zdarzyło, że jedliśmy właśnie tam. A tu nam, zobaczcie, jak już wybudowali ładnie Aldiego. Budowali jakoś od wakacji chyba. I tu już prace idą ku końcowi. W środku teraz już stawiają regały, towar wykładają, także wszystko już bliżej niż dalej, bo podobno ma być otwarcie 10 grudnia. A tutaj mamy, tu był kiedyś budynek telekomunikacji. Teraz on stoi pusty praktycznie. No, także Aldik nam powstaje. Fajnie zrobili tutaj, zagospodarowali teren. Wiem, że były duże problemy z tego względu, że tutaj kiedyś były budynki, były jakieś zakłady i to nie pozwalało na wybudowanie sklepu. Długo czekali na jakieś tam pozwolenia. Mamy ulicę Włocławską i idziemy właśnie w stronę już Biedronki. Tą ulicą, jakbyśmy szli prosto, 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 to idziemy
oczywiście w stronę Włocławka. No. Tam mamy taki sklepik. Wszystko dla domu. Kiedyś ten sklepik był w kolorze zielonym. Mówiliśmy na niego zielony sklepik. Chodziliśmy tam, bo były tam rzeczy takie wszystko po 4 zł, wcześniej po 3, także wiecie, to były takie modne wtedy te sklepiki. No i się często tam chodziło. Jakieś duperelki kupowało. O, mam telefon, muszę odebrać. I słuchajcie, moi kochani, znalazłam się w mieście. Tam jest taka bardzo ruchliwa ulica, a w godzinach szczytu to już się w ogóle nie mówi. Ja idę teraz tutaj w tą stronę, do placu Descartesa. Akurat nie planowałam, że dzisiaj będę tutaj, ale no tak wyszło po prostu. No to chodźcie ze mną w takim razie. Pójdziecie ze mną dzisiaj. Pochodzimy sobie. Tomek jest w domu. Jak wrócę, to razem coś tam dla Was jeszcze nagramy. Był u lekarza, ale to już wszystko później Wam na spokojnie opowiemy. Tu jest taka ściana śmierci. Miejsce straceń niewinnie rozstrzelanych obywateli miasta Lipna przez okupanta hitlerowskiego w 1940 roku. To są nazwiska tych osób rozstrzelanych. I tu jeszcze pamięci obywateli ziemi dobrzyńskiej zamordowanych przez NKWD w Rosji sowieckiej w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni. No to lecimy dalej, kochani. Idziemy sobie. Piękna pogoda dzisiaj jest. Naprawdę jest fantastycznie się idzie. Tutaj takie kamienice. Już przy rynku takim, można powiedzieć. Nasz taki rynek, wiecie, takie, jak to nazwać, stare miasto. Ciężko tak może nazwać, ale no te kamienice są odnowione, odświeżone. Fajnie, fajnie wyglądają. I także idziemy sobie dalej. Tu jest taki pomnik. Cześć bohaterom miasta i powiatu lipnowskiego, pomordowanym przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939-1945. I wchodzimy tutaj dalej. Fajnie się tu spaceruje. Zobaczcie, takie są małe alejki, zielone. Jeszcze nie ma żadnych świątecznych ozdób. Tak się zastanawiałam, czy są, bo już w dużych miastach gdzieś tam się pojawiają. Nasz plac Descartesa, znany już Wam, bo nieraz tutaj pokazywaliśmy i fontannę, i no i te nasze lody słynne, które są bardzo smaczne tam na wprost w tym szarym budynku. No i sobie idziemy dalej. Zaraz tutaj za rogiem będzie kościół. Zresztą już tutaj wieżę kościoła widać za budynkami. O, nasza fontanna oczywiście teraz już wyłączona. Tutaj, kochani, gdzie jest ten sklep Moda i Szyk, to pamiętam, że tam kiedyś, swego czasu, poczekajcie, przejdę sobie tutaj przez ulicę, taką ulicę z kocich łbów. I właśnie tutaj był taki duży sklep z butami i ja tutaj przychodziłam bardzo często z moją mamą. Pamiętam takie wyjątkowe buciki białe z bałwankami. I pamiętam, że pierwszy raz je właśnie zakładałam na Wszystkich Świętych. Tutaj sklep z odzieżą, bardzo już stary, też już od wielu lat funkcjonuje. No i się utrzymuje. A tu mamy kościół. Nasz kościół. Widzę, że odmalowana brama wejściowa jest w tej chwili.
Także kościół tak się prezentuje, jest dosyć bliska. Tym razem wam pokazuję. Kawiarnia Samantha nie przetrwała próby czasu, w sensie takim jak był COVID, co wszystko było pozamykane, no to niestety kawiarnia została już zamknięta na stałe. O, ktoś kopci, zobaczcie. Fuh. Duszący dym strasznie. Uciekamy stąd jak najszybciej. Carmen, sklep przeniesiony z innej ulicy, bardzo ładna, ekskluzywna. Odzież taka, wiecie, bardziej elegancka. Co widać nawet z zewnątrz. Sklep też jest taki dosyć... Z zewnątrz prezentuje się bardzo elegancko. Tu mamy ulicę Piłsudskiego, o której wam mówiłam już od rana. Ona jest dosyć długa. Tu jest tak, no, dosyć przyjemnie na spacer. Tu widzę sklepiki puste, poprzenoszone, polikwidowane też. No niestety, ciężko się teraz utrzymać na rynku, kiedy wszystkiego tak naprawdę mamy w bród. Wszystkiego pełno. Zobaczcie, jakie ładne ręczniczki. I pościel taka zimowa, świąteczna. No dobrze, idziemy dalej, wędrujemy. Za chwilę będzie widać za rogiem sąd. Ładne wystawy. Pieciarnia też już długo funkcjonuje. Tu kolejne pozamykane sklepy. Stare kamienice, niektóre odświeżone, odnowione. Niektóre po staremu. Jeszcze tak dla ciekawostki chciałam wam powiedzieć, że w którejś z tych kamienic tutaj, właśnie po tamtej stronie, był kręcony program Bogaty dom, biedny dom. No, jest w sieci do obejrzenia, ale zostawmy taki właśnie znak zapytania. No i mamy tutaj sąd rejonowy. A ja się teraz znajduję na ulicy Kościuszki, na której już też z nami byliście. Czekajcie, tam ulica Przekop, a my idziemy prosto, bo chcę wejść do piekarni. Już tutaj będę zaraz miała piekarni Polkorn, gdzie mają przepyszne bułeczki. Dzień dobry, cześć. Wejdziemy po bułeczki. Wiecie co, wyłączę się już teraz, dlatego że dużo ludzi chodzi, nie chcę ludzi nagrywać. Spotkamy się w domu. Witam serdecznie. Ciężko się gada. Stuk puk kubeczkiem, herbatka z cytrynką, siorby prowadzącego. No niestety, kochani, wróciłem dopiero od lekarza. Myślałem, że to będzie kwestia zapalenia krtani. Niestety mam zapalenie o skrzyli. Całą noc wczoraj chyrlałem, nie spałem, źle się czuję, ale pomoc już jest, leki są. Zaraz wam pokażę, jakie dostałem i trzymajcie kciuki, żebym... żebym jak najszybciej wyzdrowiał rozpiseczkę. Mam od pana doktora syropik, antybiotyk i tabletki. I gorąca herbatka z cytrynką. Dzień dobry, a my witamy już w domku. Z Joszką sobie siedzimy przy stole. Tomek się już położył po obiadku. Tam z tyłu trochę bałagan jest, ale nie zwracajcie na to uwagi. Tutaj razem sobie troszeczkę świętujemy. Zobaczcie, oczywiście macie odwrotnie napisy. Zaraz odwrócę. Świętujemy urodzinki naszej kochanej Kinguni, 16. Także dzisiaj na bogato. Zobaczcie, co się u nas działo dzisiaj.
Kingunia dostała dużą, ogromną paczkę od Juleczki, naszej kochanej z Sosnowca. No i tutaj Joszka sobie siedziała potem w kartonie. No, takie światło już jest średniej jakości, bo robi się już troszeczkę szaro-buro i ponuro. Ale ogólnie, tak jak Wam mówiłam, dzisiaj dzionek przepiękny, bardzo słoneczny, idealny na dzień urodzinowy. Przy okazji chcielibyśmy złożyć również dzisiaj życzenia. Oprócz tego, że nasza Kingusia obchodzi 16, to życzymy wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia przede wszystkim, spełnienia marzeń, radości na co dzień, naszej kochanej Gabrysi też. Także tutaj razem z Tomkiem przesyłamy moc takiej dobrej energii, moc życzeń dla Gabrysi. A Tomeczek sobie tutaj odpoczywa, zmęczony po wizycie u lekarza, bo to wiecie, w jedną stronę sobie pojechał taksówką, w drugą stronę już pomalutku przyszedł na pieszo, bo pogoda, wiecie, gdyby to była pogoda mroźna, jakaś tam deszczowa, no to by sobie na pewno wrócił taksówką, ale pogoda naprawdę dzisiaj bardzo ładna, więc pomalutku sobie przyszedł na nogach. No i teraz po obiadku odpoczywa, prześpi się trochę. Zaraz tutaj nie będziemy mu już przeszkadzać, to sobie będzie spał. A ja troszkę tam, wiecie, bo ogarnę w kuchni, w domu. Coś się dzieje. No, chyba mamy gościa. Pani doktor przyszła, bada Tomeczka. Wszystko w porządku jest, pani doktor? Musi sprawdzić z każdej strony, czy wszystko gra. Ona go tak zawsze budzi, wiecie? Jak Tomek dłużej sobie leży, to ona, ale Wam tutaj pokazuje moje ręce. O, i zobaczcie. I to tak wygląda. Kochana, tak? Jesteś, Yoshi? Kochana, no. I tak właśnie tutaj męczy troszkę Tomka. Nie pozwoli wypoczywać. A u nas była mama na chwilkę. Chciała coś tam wydrukować sobie. Tata jutro idzie do innego specjalisty, tam do kardiologa, żeby też skontrolować serce. Tata ma osłabione mocno serce po tych lekach, które przyjmuje. No i ogólnie wiadomo, choroba postępuje, no to trzeba też inne organy tutaj kontrolować. Ja jem czekoladkę pyszną, Milkę. Tą grubą taką, bardzo ją lubię. No i tak sobie siedzimy. Zaraz idę do pracy, ogarnąć w pracy trochę rzeczy. A później już wracam, sobie zrobimy herbatę i będziemy wieczór spędzać rodzinnie. Kingusia teraz w pokoiku siedzi swoim. Wszystkie tutaj prezenty mam pokazała, jakie piękne dostała od Julki. Dostała również od koleżanek w szkole, także to bardzo, bardzo miłe. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? A i teraz sobie siedzą w pokoju i z Julką rozmawiają na łączach, że tak powiem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj troszkę ze mną pospacerowaliście po Lipnie. Przeszliśmy się tutaj takimi, można powiedzieć, no, głównymi ulicami. Pokazałam Wam tą naszą słynną, zakorkowaną też ulicę, na którą wszyscy narzekają. I mieszkańcy Lipna, i ci, którzy przejeżdżają przez Lipno, bo ciężko jest, szczególnie w godzinach szczytu właśnie, przejechać przez Lipno. Jest bardzo tłoczno wtedy. Czy to, wiecie, czy to w środku tygodnia, czy to w weekend. Zawsze jest po prostu bardzo dużo samochodów. No, także dzionek nam dzisiaj upłynął dosyć szybko. Ja byłam bardzo dużo dzisiaj poza domem właśnie. Załatwiałam sprawy różne w mieście dzisiaj. Tomek, już mi się język plącze. Tomek tylko wyszedł dzisiaj do lekarza i tak to sobie siedzi, odpoczywa w domku. No. No i co? Życzę Wam dobrego wieczorku. Nie będę już tutaj dłużej przedłużać. Wiecie, bez Tomka to też mi się tak średnio nagrywa, bo wolę jak on jest, jak on się odzywa, jak razem, wiecie, o czymś tam rozmawiamy, jak jakiś tam wspólnie temat poruszamy. To jest mi po prostu też lepiej. Lepiej się czuję, bezpieczniej się czuję, bardziej komfortowo. Także czekamy, aż Tomek wyzdrowieje. Dzisiaj przyjmie pierwszą dawkę antybiotyku, więc na pewno już
z dnia na dzień będzie widać jakąś tam poprawę i za to trzymamy mocno kciuki, żeby Tomek się poczuł lepiej i żeby jak najszybciej tutaj ze mną zaczął dla Was też nagrywać. Trzymajcie się, kochani, dobrego wieczorku, a my widzimy się jeszcze oczywiście jutro. Pa, pa!